Ja właśnie coś takiego zrobiłem i wyszedł mi taki wynik. Dzisiaj załatwiamy smutną rzeczywistość każdego przedsiębiorcy, nie tylko polskiego, czyli złożyć papiery do ZUS-u, Urzędu Skarbowego. Ale ma to na celu to, żeby teraz poświęcić trochę czasu, a później go zaoszczędzić, bo lecę do ZUS-u, później do usług, po to, żeby złożyć papiery i upoważnić księgowego, by później mógł za nas wszystko załatwiać. Czyli sprawa jest prosta, upoważniamy go, a w zamian on później za nas może te wszystkie papiery, które się pojawią, składać, wszelkie faktury, rozliczenia i sprawy związane z kadrą pracowniczą. Więc cóż, lecimy. Wow, jestem pozytywnie zaskoczony. Od chwili, gdy poprzednie słowa nagrywałem, minęły jakieś 2-3 minuty, wszedłem, podchodzę do pani, pani mówi, proszę mi dać, pyk, pieczątka i pozamiatane. A tyle się mówi zawsze o polskich urzędach, że tak źle, że tak strasznie. I co mnie zawsze dziwi, bo teraz to prawda jeszcze muszę podskoczyć do Urzędu Skarbowego, ale zawsze, gdy jestem w urzędach, jakoś to wszystko idzie tak gładko, nie zapraszając oczywiście. No i znowu, kilka minut załatwione, nie to, że się podróżuję urzędem skarbowym, ale to naprawdę nie jest takie straszne, jak się wydaje. Poza tym czasami naprawdę warto zrozumieć ludzi, którzy pracują w tych okienkach. Różni ludzie do nich przychodzą, no tak jak z IT. Czasami po prostu trzeba się wkurwić i to, że przychodzisz później, jesteś kolejny w kolejce po kimś, kto chwili urzędnika, no to się nie dziw, że ten człowiek po drugiej stronie okienka nie jest zawsze uśmiechnięty. No takie jest życie. Trzeba po prostu nie zrozumieć. Wreszcie w domu. I słuchałem teraz w drodze do domu podcastu, który się nazywa Kontestacja. Przyznam, że to jest jakieś nowe, dla mnie to jest nowe odkrycie. Słychać w głosie, że starszy pan prowadzi ten podcast, ale to jego podejście biznesowe, jak opowiada, byściemy, krytykuje chociażby firmę, która handluje złotem, bo akurat słuchałem podcastu o tytule Rynek złota w Polsce wciąż raczkuje. Bardzo fajny temat. Przyznam, że naprawdę interesująco tych odcinków jest cała masa, więc będzie co słuchać. Wydaje mi się, że tego pana, przynajmniej tak po pierwszym odcinku, oczywiście nie chcę oceniać, bo wiadomo, po pierwszym odcinku można powiedzieć tyle, że sprawia wrażenie kogoś, kto nie wali ściemy. Mówi wprost, jak jest o biznesie. O, będę obserwował dalej. Już prawie 21. Ulica Wynalazku. Ale trzeba chronić aparat, bo tutaj niestety cały czas pada taki dzień deszczowy. Ale cóż, jestem na Mokotowie. Oglądałem teraz jedno mieszkanko do wynajmu. Pan generalnie zainteresowany moimi usługami. Miło przyjemnie. No bo nie ukrywam, przydałoby się jeszcze jedno mieszkanko tutaj w tej okolicy. Mam w tym momencie jedno niedaleko, fajnie idzie. No i już mi trochę brakuje miejsca. No, a czy się dogadam z tym panem, jeszcze zobaczymy. W sumie jakbyście mieli tutaj gdzieś w okolicy mieszkanko do wynajęcia, dajcie znać. Ostatnio wzmocniłem działania. Podobno zwane to jako szczepienie stresem, czyli jeżeli coś się dzieje dziwnego, a nie ukrywam, że teraz ta poprzeczka i strefa dyskomfortu jest podniesiona, no bo raz, pozbywam się udziału w firmie, otwieram nową firmę. Właściwie może nie otwieram, ale zmijam, ale przeszkadzają. No i to powoduje dodatkowy stres. No, taki szczególny stresem, tym bardziej jest martwa to, że mam to działać. Dosyć późna godzina, dokładnie 23.18, dosyć dzisiaj długo pracowałem. Ale teraz, wracając do domu, słuchałem podcastu. Podcastu, który się nazywa Jak zarządzać sobą w czasie. I to, co tam powiedzieli, daje naprawdę nieźle do myślenia. Przede wszystkim to, jak szanować swój czas. I prowadzący podcast przedstawili takie zadanie, taką jakby łamigłówkę, którą sobie warto
zrobić. Czyli wyobrazić sobie, ile będziemy żyli lat. Przypuszczalnie 75, 80, różnie bywa, w tym kraju możliwe jest 75. I z tego odejmij lata, ile już przeżyłeś. Liczby, która ci zostanie, tych lat, które jeszcze tam masz do przeżycia, pomnóż razy 365 dni. I to pomnóż następnie, odejmij od tego sen, czyli pomnóż razy na przypuszczalnie 16 godzin, jeżeli śpisz 8. No, i ja właśnie coś takiego zrobiłem i wyszedł mi taki wynik. 15330 godzin życia. Daję do myślenia. Swoją drogą przydałaby się taka aplikacja, która by odnotowywała, ile jeszcze zostało godzin. No, a może jest? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli ktoś taką zna. Dobra, lecę spać. Dobranoc.